naprawdę Igrzyska Europejskie były dla nas bardzo udane, bo udało mi się zrealizować całą siebie w wyścigu, więc tutaj jestem bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwa. Ale myślami już raczej nie wracam do tego. Teraz jesteśmy bardzo skoncentrowani na pracy nad treningiem. Trzeba podkreślić, że to był złoty medal, ten najcenniejszy. Po Igrzyskach teraz troszeczkę europejskich odpuściliśmy, żeby ta forma troszeczkę, żeby ją przydławić. I teraz budujemy jeszcze kolejny jakby szczyt i jakby po to, żeby on był jeszcze mocniejszy, żeby Dorota jeszcze stała się szybsza i mocniejsza. W ubiegłym roku nie startowałam, miałam chwilę przerwy spowodowanej kontuzją i tak naprawdę to pozwoliło mi na zamknięcie albo chociaż przymknięcie tych drzwi po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, więc tutaj tak naprawdę jestem pełna optymizmu i determinacji do walki o kolejny start na Igrzyskach. Zasady kwalifikacji C1 200 z finału A, 5 pierwszych zawodniczek, plus do tego jest taka kwalifikacja, że w pierwszej kolejności zawodniczki kwalifikują się z wyższej łodzi, czyli z dwójki, z C2. I wszystkie zawodniczki, które na przykład są do piątego miejsca, ale również zakwalifikowały się z C2, zwalniają miejsce, czyli może być tak, że nie 5 miejsc, tylko na przykład 7 albo nawet i 8. Także to jest taka kwalifikacja łączona. To w zależności od tego, ile tych zawodniczek z pierwszej piątki będzie płynęło również w C2 i ile się zakwalifikuje w C2. Ale główna kwalifikacja w Duisburgu to jest 5 zawodniczych. Tutaj na pewno dojdzie bardzo silna Amerykanka, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata z ubiegłego roku. Podejrzewam, że Hiszpankę wystawią też inną, która może zaskoczyć. No i dochodzi jeszcze Chinka. Tutaj tak naprawdę rywalizacja będzie bardzo ciasna na pewno, tak jak w sprincie, ale jestem w dobrej myśli. Ja zdecydowanie jestem zawodniczką, która nie boi się tego mówić. Ja lubię wygrywać i tak naprawdę będę walczyć o wygraną.